Bo co się dzieje z etatowymi antysemitami? No to mieliśmy z kolei taki inny, taką inną lekcję poglądową mieliśmy w Opolu kilka lat temu. Prawda? Więc ja jestem ciekaw, czy pan Paweł Smoleński z Gazety Wyborczej życzy sobie znaleźć, nie daj Boże, pana Jasiewicza w jakimś aucie na parkingu supermarketu za parę lat, bo tak to się zapowiadało. Tak to się zapowiadało. Sprawa pana doktora Ratajczaka z Opola też się zaczęła od takich seansów nienawiści nakręcanych przez Opolską Gazetę Wyborczą, a teraz to jest, no ponieważ i naukowiec jest, badacz jest stołeczny i nie doktor, tylko profesor, no więc też adekwatne zostają zastosowane środki zmasowanego rażenia i angażuje się w to radio i telewizję. No i rezultat jest taki, że Polacy są na siebie zdani, że są osamotnieni przez swoją profesurę w większości, tak? No bo właśnie są wyjątki, ale to są jacyś samotni myśliwi, jacyś wolni strzelcy, prawda? Właśnie nie ma pracy systemowo zorganizowanej. No proszę mi pokazać, na której polskiej uczelni badane są stosunki polsko-żydowskie w sposób systemowy i nie poddany autocenzurze już na starcie. Tak? No nie ma takich uczelni. Po prostu wszyscy boją się zginąć nagłą śmiercią odrażenia piorunem z Radia Tok FM. Prawda? Wszyscy się tego boją. I rezultat jest taki, że pan, mając to poczucie, że cała ta historia jest nieopowiedziana, i ten Wołyń, i te wszystkie inne sprawy, pan chwilę przemawia do mikrofonu. Ta chwila już dla niektórych zebranych tutaj to jest za długo, tak? Atmosfera lekko tężeje i niektórzy lekko się niecierpliwią, ale to są konsekwencje jakichś setek lat zaniedbań w tej polskiej historii. Więc jakie jest na to lekarstwo? Jaki jest program pozytywny? Dlatego, że Polacy nie rządzą, proszę pana. Proszę pana. Program pozytywny na to wszystko jest taki, że potrzebne są polskie szkoły. Potrzebne są polskie szkoły. Jeśli mają być wyższe uczelnie z katedrami, na których naukowcy, nie lękając się, że ktoś ich jutro wyrzuci z roboty za badanie tego, co nie potrzeba, żeby mogli pracować, no to potrzebne są wcześniej polskie szkoły średnie, polskie szkoły podstawowe. Gdzie mają te szkoły powstać? No one powinny powstać przy polskich parafiach, tak? 20 lat temu niestety zamiast podnosić nasze salki parafialne do potęgi, tak, do kwadratu i robić z nich szkółki polskie, myśmy polikwidowali te salki parafialne w większości parafii i oddaliśmy dzieci na naukę do Lewiatana. I teraz się dziwimy, że ten Lewiatan merda ogonem co najmniej i że to jest ciało obce. Nauka religii, że jest w państwowej, zetatyzowanej, scentralizowanej szkole, że jest ciałem obcym. Nie trzeba się dziwić, ponieważ ten system edukacji został wymyślony, zaprojektowany przez ludzi, których największym zmartwieniem było wyrywanie dzieci spod wpływu kościoła, a nie oddawanie dzieci kościołowi, prawda? Różne postaci, ciemne gwiazdy naszej historii, na czele z Hugonem Kołłątajem i Ignacym Potockim, takie mieli zmartwienia, tak? Żeby klechów odsunąć od wpływu na dzieci i młodzież. No więc oni zaprojektowali ten system w XVIII wieku i tego systemu się nie uzdrowi. Jego się nie da nawrócić, ochrzcić, tak, przeciągnąć na stronę Polski i Kościoła. Trzeba zbudować swoje. Trzeba zbudować swoje. I na te wszystkie problemy, których pan tutaj był wyrazicielem, to znaczy ten generalny problem, że Polacy nie mają swojej historii w książkach, na półkach, w bibliotekach, w telewizji i w gazecie na co dzień. Mają tego niedosyć. Na to lekarstwem i odpowiedzią jest polska szkoła. Ale jeśli pan myśli, że ta polska szkoła będzie wtedy, jak się przejmie władzę w Warszawie i się wprowadzi do Ministerstwa Edukacji dobrych Polaków i oni wtedy każą dobrze uczyć o Polsce i wtedy będzie z tego Polska od pierwszego,
to też jest pomyłka. To też jest pomyłka, dlatego że ten system jest antypolski i antykatolicki, tak? Scentralizowane, sekularyzowane szkolnictwo jest antypolskie i antykatolickie, tak? W zarodku. Polacy, jeśli chcą mieć swoją szkołę, muszą ją sami zakładać. Ale dobra wiadomość, to się daje zrobić. Tak? Ksiądz proboszcz mógłby więcej na ten temat, ksiądz prorocz mógłby o tym opowiedzieć, o plusach dodatnich i ujemnych tego procederu, zdecydowanie, z przewagą ujemnych, tak, na niektórych etapach. Zakończyło się przewagą ujemnych. No właśnie, ale może na przykład ksiądz prałat potrzebuje państwa woli politycznej do tego, żeby móc dźwignąć takie przedsięwzięcie. Miałbym inne pytanie teraz, tak, innej beczki, z dziedziny religioznawstwa. O. Tak, dlaczego niewątpliwie, bezsprzecznie, najsprawiedliwszym, najdoskonalszym pod słońcem w świecie ustrojem jest demokracja? I dlaczego nie wyobrażamy sobie niczego innego? No, to jest... Ksiądz prałat wystąpił w charakterze prowokatora. No, wiadomo księdzu Dobrodziejowi, że ja nie jestem demokratą. Ja nie jestem demokratą, ponieważ jestem przekonanym royalistą, tak, monarchistą. Ja się modlę o powrót króla, co w większości sal, środowisk, sytuacji towarzyskich wywołuje co najmniej uśmieszek, tak, politowanie, przynajmniej u niektórych. Ale no, takie są rezultaty tej 200-ponadletniej obróbki właśnie w szkołach systemu Komisji Edukacji Narodowej. Ponieważ Hugon Kołłątaj się cieszył, jak ścieli Ludwika XVI, no to trudno, żeby w szkołach przez niego zreformowanych i przez niego i jego wychowanków i jego pobratyńców, żeby w tych szkołach uczono czegoś innego. Poza tym, że właśnie demokracja jest jedna, jedyna, najlepsza i że rewolucja francuska, mimo że miała różne plusy ujemne, to generalnie jest jednym wielkim plusem dodatnim w historii. Oni tego właśnie uczą. To dlatego między innymi to szkolnictwo jest wynalazkiem z piekła rodem. Proszę się nie czuć urażony, jeśli ktoś jest nauczycielem lub też ma bliskich, znajomych nauczycieli, no to w każdym systemie jacyś się zdarzają dobrzy ludzie, ale oni są dobrzy, ci wszyscy nauczyciele, których każdy z nas pamięta, każdy trafił w życiu na jakichś dobrych nauczycieli, prawda? Otóż oni byli dobrymi nauczycielami nie dzięki temu systemowi, tylko pomimo. I przez analogię, jeśli w demokracji coś czasem zadziała i jakby to powiedzieć, nie kończy się to wszystko od razu nagłą śmiercią i rzezią, i rują, i poróbstwem, no to właśnie dzięki temu, że Pan Bóg w swojej dobroci nie dopuszcza do tego, żeby się wszystko naraz zawaliło, tak? I dzięki temu, że jacyś dobrzy ludzie się zdarzają. System demokratyczny. Dlaczego rozsądny, poczciwy człowiek nie może być demokratą? No dlatego, że dla rozsądnego, poczciwego człowieka jest nie do pomyślenia, żeby wszystkie rzeczy najpiękniejsze i najważniejsze w naszym życiu, żeby miały być poddawane pod głosowanie, prawda? Dla normalnego człowieka to jest nie do pomyślenia, żeby było poddawane pod głosowanie, kto jest tatuś, a kto jest mamuś. Tak? To jest w normalnym świecie niemożliwe, ale w świecie demokracji to jest nie tylko możliwe, ale okazuje się nawet pożądane, konieczne, niezbędne i zbawienne, prawda? No otóż dlatego właśnie demokracja jest podnoszeniem rój poróbstwa, złodziejstwa i różnych innych nieprzyjemnych, złych rzeczy do rangi zasady ustrojowej. Tak? Dlaczego mówię, że złodziejstwo jest podniesione w demokracji przez demokrację do rangi zasady ustrojowej? No dlatego, że jeżeli właśnie co 4 lata, na 4 lata,
tak? Ktoś ma swoje 5 minut co 4 lata, no to jakby to powiedzieć, złym byłby ojcem rodziny, tak? Czy też wujkiem rodziny, gdyby nie zrobił wszystkiego, żeby się przez te 4 lata. Pani mówi nachapać, tak? Ja szukałem jakiegoś bardziej eleganckiego słowa, ale to jest chyba najlepsze. To jest najlepsze. Nachapać, tak. Otóż, proszę Państwa, monarchie są tańsze. Monarchie są tańsze. Wiecie Państwo, parę lat temu przeczytałem w jakiejś gazecie, ile pensów rocznie kosztuje poddanego brytyjskiego korona brytyjska. Otóż właśnie to się liczy w pensach. W pensach, nie w funtach, tak? To kosztuje rocznie chyba kilkadziesiąt pensów tam wychodzi. Oczywiście monarchia brytyjska nie jest dla nas szczytnym przykładem i to nie jest analogia, bo to tutaj zwłaszcza legitymiści świetnie rozumieją, że to jest dynastia uzurpatorów i w ogóle to jest taka monarchia cepeliowska, prawda? Ta monarchia, o której ja marzę i o którą ja się modlę, to byłaby monarchia realna, taka, w której monarcha nie tylko jest władcą, ale jest też i rządcą swojej ziemi. Tak? Ja, proszę Państwa, jakie są moje prywatne aspiracje, na co ja liczę, co ja chciałbym zyskać na tym. Ja, proszę Państwa, po prostu chciałbym umrzeć jako poddany, a nie jako obywatel. Janusz Korwin-Mikke, taki dowcip od niego usłyszałem, tak powołuję się, żeby nie było, że sam wymyśliłem coś tak śmiesznego. On mówi, jaka jest definicja obywatela. Obywatel to jest ktoś, kto się musi permanentnie pobywać bez wszystkiego, co jest do życia najbardziej potrzebne. Więc ja wolałbym umrzeć jako poddany, jako obywatel. I to są żarty, ale przez długie godziny moglibyśmy rozbierać historię świata i Polski i wszystko, jeśli sumiennie się nad tą historią pochylimy, wszystko nas do tej konkluzji prowadzi. Demokracja jest pewnym epizodem, incydentem w dziejach ludzkości. Incydentem, jest pewnym sztucznym, rewolucyjnym projektem, nie wynikającym z naturalnych tendencji i ciągot ludzkości. Jakie są naturalne tendencje i ciągoty? Otóż lud pragnie króla. I jeśli nie da mu się prawdziwego monarchy, jeśli nie będzie miał prawdziwego władcy, no to będzie rozglądał się i będzie sobie co tydzień wybierał jakiegoś fałszywego króla, tak, jednodniowego. Czym się to wyraża? No to się wyraża tym, że ci sami ludzie w poniedziałek darzą zaufaniem Jacka Kuronia lub Aleksandra Kwaśniewskiego, tak? We wtorek zmienia się nastrój i darzą zaufaniem Jerzego Buzka na przykład, tak? Jak wiemy, kilkadziesiąt procent wyborców Prawa i Sprawiedliwości darzy zaufaniem prezydenta Komorowskiego, tak? To jest matematyka, statystyka, to są fakty, proszę Państwa. Otóż to jest rzeczywistość demokracji. To jest